Ile razy się zdarzało tak, że chcieliśmy coś w domu zrobić, a brakowało nam jakichś dodatków i musieliśmy improwizować. No i tym razem też tak w tej chwili tak mam. No i dlatego prowadzę ten program tak. Zrobiłem czegokolwiek w domu, w mojej kuchni, niestety się różni między dużą piekarnią, kuchnią, restauracją czy czym tam, bo tam wszystko jest dostępne. W domu nie zawsze mamy wszystkie dodatki. Tak samo zdarzyło się i tym razem. Nie mam wszystkiego, co potrzebuję, a jednak będę improwizował i postaram się zrobić, żeby to wyszło jak najlepiej i smacznie. Jak Wam się ten filmik spodoba, subskrybujcie, dajcie lajka, piszcie komentarze. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj będę robił wafle z masą czekoladową. Potrzebujemy wafle, kakao, margaryna, mleko, cukier i mleko w proszku. Zaczynamy od roztopienia margaryny. Margaryna, niech się roztapia. Margarynę roztopioną dolewam mleko, szklanka mleka, szklanka cukru. Do tego dołożę 3 łyżki kakao. Mocno czekoladowe będzie dobre. Zrobicie w domu, zobaczycie, a może już robicie. Już robiliście. To wiecie, że to jest coś wspaniałego. Teraz 3/4 opakowania takiego mleka do proszku. Teraz tylko mi się to zagotuje, wyłączę do, żeby mi przestygło, żeby zgęstniało i będziemy robić wafle. No i tak to wygląda teraz, że i tym razem będę musiał kombinować, bo mam dwa wafle kwadratowe i resztę mam okrągły. Jeszcze całkiem mi nie wystygło, jest dosyć ciepłe, a chcę dlatego, żeby mi się lepiej skleiły. No i pierwszy wafelek mam gotowy. Jak zwykle musiałem pobrudzić. Chyba sobie muszę wziąć. Pierwszy gotowy. To w końcu robię w domu, nie w restauracji. Na tym ta sztuka cała polega.
I ostatni wafelek. Teraz, żeby nam się to wszystko ładnie, dobrze zlepiło. Zaraz wam się pokażę. Kładziemy sobie folię. Teraz ustawiamy na pół godzinki. Do to zobaczy. Pierwsze wafelki mam. No i proszę bardzo, na kilka wieczorów mam gotowe słodkości. Proste do zrobienia, szybciutko. Życzę smacznego.